Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, bardzo ciekawa partia przed nami z turnieju kandydatów, też ciekawa sytuacja w tabeli dlatego, że Fabiano Caruana która, który tutaj gra białym kolorem z Maximem Vasilagravem ma 3,5 punktu, a jego przeciwnik 4,5 a więc no, myślę, że bardzo potrzebował zwycięstwa w tej partii żeby liczyć się tutaj o awans, aby zagrać z Magnusem Carlsenem oczywiście to jest jedna z siedmiu partii na półmetku, więc jeszcze teoretycznie Niezależnie od wyniku, szansa by prawdopodobnie była, ale tu każdy punkcik, każde pół punktu jest na wagę złota. Panowie grają partię systemem klasycznym, bardzo długie tempo. No i tutaj Karuana rozpoczął ruchem E4. Bardzo ym, dobry zawodnik, jeśli chodzi o przygotowanie debiutowe. Magnus Carlsen opowiada o karłanie, że jest najlepszym zawodnikiem w szachach klasycznych, najlepiej potrafi liczyć warianty. Coś pewnie w tym jest, skoro mistrz świata w ten sposób się wypowiada. No i Maxim Vasilagraf odpowiada ruchem C5, czyli obroną sycylijską, co jest jego. Koronnym debiutem. Skoczek na F3 i D6. W ogóle się nie boi grać obrony Najdorfa, wariantu Najdorfa, który za chwilę nam tutaj powstanie po biciu na D4. Skoczek oczywiście odbija. Skoczek z F6 za takim napiona. My idziemy, bronimy rzecz, rzecz jasna. Pionka A6. Tradycyjne posunięcie, właśnie w wariancie Najdorfa. Nie pozwala tutaj wejść żadnej figurce czarnej. No ale to są normalne, tradycyjne ruchy. I teraz. Moi drodzy, Karuana wybiera chyba najostrzejszy wariant w tym wariancie, mianowicie goniec na G5. Jak już wspominałem, piekielnie przygotowany teoretycznie zawodnik nie boi się niczego, a ryzykować trzeba w takich turniejach, jeżeli mamy tutaj do. Mamy, jeżeli chcemy zdobywać punkty. Rzecz jasna, więc goniec G5 wydaje się słusznym wyborem. Moi drodzy, tutaj Francuz zagrywa E6, F4. Tradycyjnie i Hetman B6. No, już widzieliśmy wiele partii na ten temat, gdy Hetman zagrywa na B6 i tutaj uderza w pionka B2. Co robią białe? Że ciasna tego pionka na B1 nie bronimy absolutnie. Nie wyprowadzamy B3. To, jest, to są wszystko złe ruchy. Jeżeli ktoś gra coś takiego białymi, polecam się mocno przygotować. Tutaj Hetman D2 zostało zagrane. No, i oczywiście, przyjęta ofiara piona to są wszystko teoretyczne posunięcia. Wieża B1 z tępem, białym, przede wszystkim zależy na szybkim rozwoju. W gambitach, szczególnie gdy oddajemy pionki w debiucie, uzyskujemy za to duży rozwój, co daje nam daje nam możliwość uzyskania sporej inicjatywy. I myślę, że tutaj o to głównie chodzi. I w tym momencie jest sporo posunięć do dyspozycji. Mianowicie to wbicie na f6, goniec e2, f5, e5. Takie są tutaj różne opcje. No Karuana wybiera właśnie ruch e5. Ostre jak zwykle posunięcie, teoretyczne. Tutaj myślę, że Francuz jest bardzo dobrze przygotowany. Również jest, nie jest to pozycja dla niego obca. I tutaj zostaje zagrane H6. Moi drodzy, H6 jest ruchem, no dobrym oczywiście, normalne posunięcie. Oczywiście, jak bijemy tutaj, to jest odbicie na G5 i czarne się bardzo z tego cieszą. Należy tutaj zagrać końcem na H4. Pionek wybił na, na E5, pionek wybił na E5. Teoretyczna pozycja skoczek z F na D7. Oczywiście tutaj na D5 raczej nie można, gdyż od razu będzie bicie. No i tam jest masa, masa wariantów, które trzeba rozpracować i wiedzieć, jak reagować. Skoczek na D7 zostało zagrane. I moi drodzy, Karuana zagrywa skoczkiem na E4. Zobaczcie, nie zważa kompletnie na to, że wiszą mu pionki. Jak już wspomniałem, przygotowanie ma tu kolosalne znaczenie. Więc te pozycje u panów na szachownicy w domu, w zaciszu domowym, na pewno były. I, ale widać te figury, skoczki, przede wszystkim jak stoją w centrum. No aż się prosi o to, żeby za chwilę gdzieś tam poświęcić powiedzmy na E6. No to zobaczymy jeszcze dalej, jak się partia rozwinie. Moi drodzy, zostało zbite na A2. Wieża zagrywa na D1 i widzimy tutaj silną baterię. Hetman zwierzał, mają na pewno ochotę tam na d8 zasadzić mata czarnym. Oczywiście to nie jest takie proste, ale już przygotowujemy te figury do e, szturmu. Hetman zagrywa na d5. No, Hetman oczywiście trochę potańczył na b6, na b2, na a3, na a2, na d5. Dużo tych posunięć Hetmanem zrobiły czarne, dzięki czemu białe mają możliwość szybszego rozwoju swoich figur, ale w tym momencie hetman E3 jest dobrym posunięciem jak najbardziej logicznym. Zobaczcie, tutaj wieża się otwiera, zawsze jakieś odejście skoczkiem grozi. Poza tym e, też zwróćmy uwagę na to, że Karuana tutaj oddaje kolejnego pionka i nic absolutnie się tutaj dalej nie dzieje. Oczywiście ten pionek został wzięty w partii, ale jeszcze bym chciał na chwilę się zatrzymać i Tutaj zobaczyć, co by było po gońcu C5. Bo to się wydaje też logicznym ruchem, dlatego że wyprowadzamy figurę jak najszybciej czarnymi z opcją zrobienia roszady schowania króla. Jakby się to czarnym udało i wyprowadziłyby szybko skoczka B5, goniec B7, no to czarne myślę, że z pionkami więcej dałyby sobie radę. Ale moi drodzy, po goniec C5 następuje bardzo ciekawe zagranie. Można sobie materiał zatrzymać i poszukać taktycznych rozwiązań. Mianowicie tutaj skoczek na E6 jest piekielnie silnym posunięciem, znaczy też takim no, w zasadzie normalnym. I co jest ciekawe, po biciu tutaj Hetmana na E3 jest szach i powiedzmy król odchodzi, wieżą zbijamy. Problemy czarnych są ogromne, gdyż rozwój dalej u białych istnieje, jest atak tutaj na wieżę. I bardzo, bardzo myślę, że niebezpieczna akcja po e6 może się zadziać w następnym ruchu, jeżeli tutaj bierzemy na przykład pójdzie na, na e7. Moi drodzy, cofnijmy sobie parę posunięć i powiedzmy, poskoczek na e6 y, istnieje również y, taka możliwość, jak hetman bije na e6 niestety ta opcja jest gorsza, bo tutaj strzelamy w gońca i jeżeli czarne się rozpędzą, można tradycyjnie tutaj dać pięknego mata, oczywiście w tym momencie jeżeli hetman na przykład zbije z szachem, no to trzeba odbić, a jeżeli tutaj goniec na przykład zbije hetmana, no to moi drodzy, piękny mat na D6 no czyste warianty taktyczne nie są cudowne, oczywiście dla oka są piękne, czarne muszą bardzo, bardzo uważać, no ale cóż, w partii dlatego też zostało zbite na E5 i to na pewno to Graf miał przygotowane C3, moi drodzy, podparcie, spokojnie, skoczka. No, arcymistrzowie mają to do siebie, że jak mają przygotowane warianty, to muszą mieć też takie przygotowane ruchy, które są spokojnymi posunięciami, które, e, że tak powiem, pokazują, kto tu rządzi, i e, jeszcze nie trzeba grać jakichś tam szalonych ruchów, typu goniec B5 czy tam jakiś skoczek E6 w tym momencie, tylko. E, Podparcie tutaj pionka oczywiście tu jakiś szach groził, więc to jest uzasadniona decyzja. Wszystko jest rozpracowane i teraz właśnie goniec zagrał na C5. Moi drodzy, teraz Karuana wybiera opcję goniec na G3 z atakiem na Hetmana. Hetman na D5. No, i myślę, że w tym momencie następuje kluczowe zagranie. Białych Rzecz jasna ten ruch musi być przygotowany w domu, bo bardzo trudno wymyśleć tego typu posunięcie w tej pozycji, tak bardzo ostrej oczywiście, bez trzech pionów. Tutaj przypomnę, grają w tym momencie białe, więc to jest ogromna, ogromna strata. Jeżeli tutaj białe nie wymyślał jakiejś opcji atakującej, no to będzie źle. Białe zagrywają, moi drodzy, goniec C4. W ogóle piekielne. Posunięcie. Silnik na początku ocenia to jako bardzo zły ruch, ale myślę, że Karuana ma tutaj silniki mocniejsze na dużej głębokości. Ciekawostką też jest to, że Karuana, moi drodzy, czerpie, z, czerpie troszkę inspiracji i patrzy na partie korespondencyjne, gdyż w partiach korespondencyjnych zawodnicy mają prawo grać silnikami szachowymi, co jest oczywiście dla mnie bzdurką, ale już takie mamy czasy, że niestety każdy może po to sięgnąć i. I zagrać silnikiem oczywiście. I właśnie w takich partiach, gdzie są korespondencyjne pojedynki. Tam silniki pracują na pewno dużą ilość godzin. Dlatego też ten czas jest zaoszczędzony w przygotowaniach. No myślę, że bardzo ciekawa opcja. Tutaj po tym posunięciu Hetman wybił na C4. Goniec na D6. Bardzo sprytny ruch. Oczywiście nie można wybić, bo widełki są uskutecznione i po zawodach. Dlatego trzeba zagrać oczywiście inaczej. Tutaj Francuz wybiera skoczek na F6, i w tym momencie, moi drodzy, oczywiście zwróćmy uwagę też na to, co by było na przykład po wybiciu na D4. No to się wydaje taką dobrą opcją, gdyż redukcja figur dla czarnych ma znaczenie. Im mniej figur białych, tym czarne mogą czuć się bezpieczniej. Po wybiciu z kolei na D4 i na przykład Hetman B3, yy, no, można zagrać spokojnie. Roszadę. Zauważmy, że w tym momencie białe mają figurę mniej, ale wszystkie figury mają teraz znaczenie w ataku na króla. Kompletnie wszystkie. I na przykład poskoczek C6, co się. Narzuca z atakiem na wieżę. E, można wtrącić bardzo fajny ruch Hetman G3 z atakiem na G7. To nie ma znaczenia, bo Hetman od razu zbije na H7 z tempem, e, I tutaj na, też trzeba mieć oczywiście przygotowane wszystko, no ale tutaj już wszystko e, wisi potem na F7. I powiedzmy powierza H7 z opcją obrony. Wieża D3. No i ta pozycja nadal jest przez silniki oceniana. Dla czarnych lepiej, ale myślę, że Karuana również był tutaj przygotowany, albo jakiś ruch mogliśmy na szybko ominąć na głębszej, na większej głębokości silnika. Na pewno białe tutaj miały coś przygotowanego. To jestem przekonany na stówę, moi drodzy. No cóż, Francuz zagrał skoczek na F6 i skoczek odbił na C5. To jest zwykłe oddanie figury za cenę e, rozwoju, i skoczek wskoczył tutaj do środka. Hetman zagrał na E5. Zobaczcie, jak te figury stoją wyśmienicie w centrum. Bardzo rzadki widok e, na szachownicy. Niezmiernie rzadki widok. E, no i teraz tak, jak grać. Zobaczcie, że tutaj. Em, Białe chcą zbić na G7. Po jakimś F6 ewentualnym zawsze jest Hetman G5 i czarny król ma ogromne kłopoty, a po na przykład biciu na C3 król zwyczajnie może uciec na F2 i dalej uskuteczniać atak, powiedzmy wzmacniając tutaj wieże na 1. Czarne musiałyby raczej wymienić Hetmany, oddać figurę. To się wiąże z korzyściami dla czarnych. Mimo takiej dużej ilości statypionów, to figura jednak w tak skomplikowanej pozycji i nie do rozwoju figur czarnych ma ogromne znaczenie. Moi drodzy, wieża zagrała na g8 yy, i w tym momencie tutaj Karuana również miał na pewno na desce yy, tę pozycję. Skoczek z d zbił na e6, moi drodzy. No dobiera się do króla tutaj biały, niemiłosiernie. Wygląda to naprawdę niesamowicie. Niesamowita partia, yy, tak jak się patrzy na posunięcia. Yy, no po prostu szapoba ale to jest Tytaniczna praca, moi drodzy. Tytaniczna praca na najwyższym poziomie światowych szachów. Pionek wybił na E6, Skoczek wybił. I aby uprościć pozycję, oczywiście, no zobaczcie jeszcze co by było po biciu na E6. Oczywiście ten ruch już przegrywa, gdyż jest bicie na E6, Król D8. Hetman zbija, no i myślę, że tutaj kompletnie w tym momencie nie ma co zbierać biały. Mają wierzę więcej i atak na króla istnieje dalej. Po tym biciu na E6, czarne postanowiły zredukować figury, co jest oczywiście zrozumiałe, ale. To też było na szachownicy. Co ciekawe, w ogóle komputer ocenia jako minimalny plusik tutaj dla czarnych, mimo wszystko. Ale karłana gra swoje. Skoczek na C7, król F7, zobaczcie, wisi wieża. Oczywiście, jak zbijemy, to stracimy tutaj, a więc trzeba zagrać jednak z tempem, atakując skoczka. Skoczek na E4, moi drodzy, jeszcze kolejne tempo, Roszada. Kolejna wieża weszła do gry, kolejna figura weszła do gry, to jest niezwykle istotne. Mimo, że silnik ocena, ocenia na 0,00, to ja nie wierzę w taką ocenę kompletnie. Oczywiście maszyna liczy daleko. No cóż, na szczęście tu grają ludzie. Król na G6 i skoczek zbił tę wieżę, skoczek na C6. Podsumowując w tym, w tym momencie tę pozycję, białe mają jakość więcej. Za cenę właśnie tych pionków, i myślę, że teoretycznie tutaj czarne mają praktyczne szanse. Teoretycznie, praktyczne szanse, szanse na zremisowanie tej pozycji. No cóż, ale Karuana gra dalej. No to jest fighter niesamowity. Do samego końca tutaj trzeba z nim udowodnić, że remis jest na szachownicy, i skoczek zagrywa na B6. Szybciutko wracamy figuru, mamy ochotę na gońca żeby go zbić. Wieża D8. Tu oczywiście. Zawsze mamy wieżę d1, ale wybicie gońca jest dobrą opcją. Redukcja figur w ogóle też dla czarnych myślę, że jest korzystna i, i, i myślę, że no czarne chciały w ten sposób grać, żeby wymieniać. Im więcej wymienimy, tym większe szanse mają czarne prawdopodobnie. I tutaj goniec wrócił na a3, wieża c7. No to są już takie ruchy, może mniej, bo, znaczy Mniej przemyślane na dużej głębokości, no, coś grać trzeba. No, nieprzyjemna na pewno pozycja czarnych. Tutaj białe grają bez ryzyka większego. Oczywiście trzeba uważać na te piony, jak one pójdą jakoś tak szybko, to może się zrobić groźnie. Ale tutaj Karwana ma wszystko pod kontrolą. Zagrywa bardzo absorbujące posunięcia tutaj z atakiem na figurkę, skoczek na F6, goniec B2 z opcją wymiany aby zepsuć strukturę pionów. No i to się udaje, moi drodzy. Nie ma za bardzo dobrej opcji jak skoczek na e7, bo jeżeli odejdzie skoczek tutaj, wieża za chwilę zagra na d6 i mocno atakujemy króla. Skoczek e7 i tutaj właśnie karuana wybija od razu. Redukcja jest też bardzo ważna. No i teraz ta pozycja właśnie, moi drodzy. Wygrywać taką pozycję to też jest sztuka. Nie jest to proste. Naprawdę nie jest to proste. Jak grać dalej? Otóż pierwszy ruch h4, tradycyjny, nie wpuszczamy króla. Troszeczkę powietrza również dla króla się przyda po ewentualnym szachu. h5 zostało zagrane, wieża na g3, król f7, ja troszeczkę szybciej przerzucam teraz figury, bo jeszcze posunięć jest sporo, ale te ruchy już są w miarę. Powiedzmy takie prostsze. I wieża zagrywa na G5. Zobaczcie, nie podwalamy absolutnie wieża, a chcemy zbić pionka. Tutaj wtrącenie na C1. Król H2, skoczek G6 z atakiem. Moi drodzy, oczywiście, jak odejdziemy wieżę, wieżą po czwórce, to tracimy, więc należy trzymać wieżę na F. Ale skoczek zbija pionka. My również zbijamy z atakiem skoczek G6. No i na szczęście dla białych jest. Wieża H7. To wszystko było wyliczone oczywiście. Król E6 i wieża na B7. Ta pozycja już jest mega bezpieczna, jeżeli tutaj zostaje jeden pionek. Czarne sobie z tego zdają sprawę. Plan białych jest taki, aby wymienić jedną z wież, wybić tego pionka i realizować taką pozycję pionek na pionka, wieża na skoczka. Skoczek zagrywa na E5, wieża B6, nie ma wyboru. Wieża C6, moi drodzy, wybicie, wybicie. I co tutaj jest ważne w takiej końcówce? Przede wszystkim aktywność króla. Obowiązkowo. Dlatego król G3. Ten pionek nam nie ucieknie absolutnie. Skoczek nie jest w stanie go daleko zawsze bronić. Wieża zawsze zdąży po tego pionka. I sprawdźmy oczywiście po król G3 dalej pozycję król F7, wieża C2, moi drodzy, skoczek B4. Wieża D2 bardzo ładny ruch ograniczający przede wszystkim skoczka. Zawsze jakiś tam szach istnieje, zawsze jakaś wieża D6 istnieje. Skoczek na C6 z powrotem. Królew 4 obowiązkowo, bo bez króla tutaj się nie uda białymi. I wieża D6. No i moi drodzy, skoczek zagrywa na E5. Rzecz jasna, jeżeli byśmy chcieli na siłę bronić pionka, co nie ma żadnego sensu, to po takim ruchu już możemy się czarnymi poddać. Dlatego, że jak zagramy królem na f7, to mamy król f5 i ten pionek ginie. Nie ma jak skoczek tutaj dać jakiegoś szacha królowi. A jeżeli na przykład pionek, powiedzmy, zagra na a5, to mamy g5 i również pada pionek. Wieża zdąży wziąć i król tutaj spokojnie sobie poradzi. Moi drodzy, dlatego też skoczek e5 wybiera Francuz. Praktyczną obronę, wieża zbije na a6. No i teraz następuje bardzo dużo posunięć takich manewrowych. Pozycja teoretycznie powinna być wygrana dla czarnych. I jak grają czarne? Przepraszam, dla białych, oczywiście. Skoczek F F7. Król E4 tutaj cały czas pod kontrolą. Skoczek na H6, wieża A5. Odcinamy króla. Tak troszeczkę testujemy czarne, gdzie one się ustawią. Wieża na A3. Zobaczmy realizację właśnie takich mistrzów szachowych jak Karuana. Skoczek na D6, Król F4, Skoczek F5. Obrona też jest bardzo istotna i dosyć trudna. Myślę, że trudniej się bronić niż wygrywać te pozycje. Skoczek H6, moi drodzy, szach zawsze może zaistnieć. Król F7. Król e4, król g8. Pytanie, czy królem iść tędy, czy królem iść tędy, żeby wygrywać. Bo król musi się przedostać do obozu przeciwnika z dobrymi tempami. Król zagrywa na f5, oczywiście skoczek e7, król f4. Tutaj to jest takie testowanie również czarnych. Król g4 i tutaj jak się uda wejść, to już jest dobrze, ale król jest na g6. No właśnie, król na g6, król f3, szach. Moi drodzy, król f7, król e4 z powrotem. Koń e7, mamy białymi na to czas. Król f4, znowu szach. Król f5, znowu król skoczek e7. Trzeba bardzo uważać, żeby też nie powtórzyć trzykrotnie tej samej pozycji, bo będzie źle. Król zagrywa na e4, skoczek g8, wieża h3, Król g6, wieża a3. No zawsze daleko można sobie wieżyczko uciec. Król f7, Król f4. Skoczek H6, no już jest bardzo blisko. Wieża zagrywa na G3 i skoczek G8. I okazuje się, że teraz tutaj białe mają zwycięstwo już dosyć proste. Król G4, bo jeżeli król G6 by zagrał, to jest król H4, król F7 i król H5. I tu już zwycięstwo jest dosyć proste. Król się przedziera i wytępujemy tego króla na pewno. Oczywiście można sobie to sprawdzić, ale po król G4 tutaj skoczek zagrywa na E7, moi drodzy. No, i po tym ruchu e, król zagrywa również na H5, dlatego skoczek na D5 bierze F3, król E6. No, i jesteśmy już tutaj bardzo blisko pionek do góry. Pilnujemy pola F5, jak się wymienił. Przypominam, pionki to jest remis teoretyczny na, na szachownicy, więc białe nie mogą wymienić tych pionków. Król E5 i Król G6. Moi drodzy, w tym momencie się Francuz poddał. I dlaczego? Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, bo narzuca się oczywiście szach, co jest dobrym ruchem. Znaczy dobrym i niedobrym, bo tutaj i tak sobie białe radzą. E, można sobie na przykład zagrać król H6 spokojnie, e, i jeżeli skoczek na D5 z powrotem, to król G7. Cały czas jesteśmy przyklejeni do pionka. Jeżeli skoczek z powrotem zagra, to tracimy sobie tempo, trzymając tutaj wieże na linii F. Po takim na przykład szachu król F7, skoczek G5, znowu szach, król G6. Zauważcie, tak królem trzeba spróbować zagrać, żeby skoczek nie miał dla nas szacha, a po tym ruchu Wieża E1 i jest po partii, gdyż grozi bicie, bicie i pionek tam maszeruje do przemiany. Moi drodzy, bardzo wyczerpująca partia, piękne przygotowanie Białych, myślę, że bardzo widowiskowa. Jak obstawiacie, kto awansuje do meczu z Mistrzem Świata Magnusem Carlsenem? Dajcie znać w komentarzu. A tymczasem życzę Wam zdrowia, wszystkiego dobrego. Do następnego razu, cześć.